Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować realizację wiatraka. Taki skromny powiew optymizmu obecnej sytuacji. Do wykonania wiatraka potrzebne nam będą nożyczki, linijka, klej, może być w sztywcie, ołówek, długopis, gruba igła lub jakiś długi gwóźdź, drucik, koralik, szara tekturka lub biały, gruby karton i papier kolorowy. Może to być papier z bloku technicznego lub też kolorowy ksero oraz taśma klejąca. Zaczynamy. Nasz wiatrak będzie miał wymiar 20x20. Kartka ma wymiar 21x30, więc sobie zrobimy taki prosty kwadracik. Zaznaczamy. I jeszcze tutaj odejmiemy po centymetrze. Bierzemy nożyczki. I wycinamy nasz kwadrat. Następnie przystępujemy do ozdabienia. Mogą to być paseczki wycięte z różnokolorowych czasopism lub też grochy, na przykład tutaj cieniowane. W zależności od tego, jakie macie papiery do ozdabiania, ja pozwolę sobie tutaj wcześniej przygotowany papier wziąć już z ponaklejanymi grochami i pokażę Wam teraz, jak dalej będziemy realizować nasz wiatrak. Odwracamy na drugą stronę, bierzemy linijkę i zaznaczamy po przekątnej linię. Następnie odmierzamy po 10 cm z każdego rogu. Bierzemy nożyczki i nacinamy do zaznaczonej linii. Z każdej strony. Następnie bierzemy igłę i w momencie przecięcia się naszych linii robimy otwór. Proszę uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Najwyżej poproście swoich rodziców lub opiekunów o pomoc. O, proszę, mam ten sposób. Następnie dla ułatwienia bierzemy każdy róg i robimy lewy róg i robimy otworek. Ułatwi nam to później nałożenie drucika. Można oczywiście poszczególne elementy kleić, natomiast zważywszy, że będzie to bardzo długo trwało, ja pozwolę sobie taką wersję skróconą, uproszczoną naszego wiatraczka przedstawić. Bierzemy drucik, nabijamy koralik, który powoduje, że będziemy mieć tutaj środeczek i nam będzie ładnie trzymał całość. Prostujemy tak, żebyśmy mogli ładnie nasze elementy przecisnąć. I bierzemy po każdym lewym rogu i nakładamy na drucik. Musimy zwrócić uwagę, bo dość trudno nam się to nawija, żeby nam to wszystko ładnie poprzechodziło. Mamy drugi. Mamy trzeci. I mamy czwarty. I następnie naszą centralną dziurkę, która była na samym początku zrobiona, musimy sobie tutaj natrasować.
przebijamy całość. Mając już przebity drucik na drugą stronę, nakładamy jeszcze jeden taki koraliczek, żeby nam tutaj troszeczkę oddzielał ładnie powierzchnię. Przekręcamy drucik i odkładamy. Musimy wykonać teraz rączkę do trzymania. Jeżeli macie na przykład takie rurki słomkowe, nadadzą się również jakiś patyczek, listewka. Ja tutaj pokażę Wam, jak można zrobić go z prostej tekturki. Bierzemy taką tekturkę 30 cm, na przykład z bloku, jakaś pozostałość. Bierzemy ołówek i odmierzamy 4 cm. I zaznaczamy po centymetrze odległość do zgięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy linię, to będzie nasza linia cięcia, a zaznaczone wcześniej zaznaczamy mocno długopisem, żeby nam się zrobił taki rowek do zgięcia. Może być to długopis niepiszący, byleby powstał rowek. W ten sposób obcinamy naszą tekturkę. I zaginamy dokładnie na linii natrasowanych długopisem zgięć. Mając taką gotową część, sklejamy ją klejem albo taśmą dwustronną, tak żebyśmy mieli przekrój trójkąta. Ja kleiłam to na klej Magik, a następnie obijałam nitką, żeby nam ładnie to wyschło i dopiero po pewnym czasie przystąpiłam do dalszej realizacji. Mając gotowy, wysuszony element, możemy zakończyć nasz wiatrak. Musimy przymocować go na odległości 2 cm mniej więcej od góry. Robimy otwór igłą lub też innym ostrym elementem, może to być nożyk, ale to już muszą Wam pomóc rodzice. Przekładamy nasz drucik. Następnie rozkładamy drucik na dwa boki. Jeżeli ktoś posiada oryginalną, na przykład mosiężną zawleczkę, którą można w ten sposób właśnie rozłożyć, no to jeszcze lepiej. Ja akurat nie miałam, więc posłużyłam się tutaj drucikiem. Nasz wiatraczek jest gotowy. Życzę miłej pracy. Zachęcam również do realizowania mniejszych form o wymiarach 7 cm kwadrat. One są przyczepione na wykałaczkach, mogą być ozdobami, czy to do dowolnego pojemnika z kwiatkiem, czy na przykład do jakiegoś przezroczystego wazonika. Służą bardzo ładnie jako element dekoracyjny.